Jednakże sądzę, że każdy z was miał w życiu taki moment w życiu programistycznym, kiedy siedział przed czyimś kodem. Trzeba go chłonąć, kiedy widział masę różnych hieroglifów, nieczytelnych instrukcji i zastanawiał się, jak i dlaczego przede wszystkim ludzie tworzą tak nieczytelny kod. Jakość tych odpowiedzi będzie taka sama jak odpowiedzi na te pytania. Jak żyć szczęśliwie? Jak być bogatym? Wszystko jest w internecie, a jednak to nie jest prosty problem. Tak? Dlatego chciałbym, żeby motto tej prezentacji podkreślało, że nie szukamy tutaj prostej odpowiedzi na złożony temat. Tak? Nie chcę tutaj mówić, żeby tworzyć po prostu czytelne nazwy funkcji, jakiejś konkretnej notacji się trzymać, tak? Wejdziemy tutaj w tematy nawet troszeczkę psychologiczne, bo inaczej nie da się pewnie też uzasadnić. I chciałbym, żebyśmy razem postarali się zbudować pewną ogólną teorię, żeby każdy takie zbudował się zrozumienie, czym jest kod i sobie jakość. Na potrzeby tego przyjmę sobie pewien model, tak? Załóżmy, że jakość jako taka może być rozważana na kilku kontekstach, tak? No, to jest tak, jak mamy takie przecięcie biznesu, programowania, możemy mówić o jakiejś jakości zewnętrznej, tak? Czy nasze produkty działają, czy nie mają bugów, czy spełniają oczekiwania. Na pograniczu biznesu i wtedy płaszczyzny ludzkiej możemy mieć jakieś motywacje, czy po prostu komuś się chce pisać ten czytelny kod. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na pograniczu tutaj płaszczyzny ludzko-programistycznej, czyli co się dzieje, kiedy programista siada do tworzenia kodu? Coś, co się dzieje na pograniczu tej ludzkiej percepcji i edytora tekstowego, edytora jakiejś idei. W związku z tym dzisiaj, jakie jest plan prezentacji? Na początku przejdziemy sobie przez kilka przykładów kodu. Przykłady te będą zmieszane niejako z pewną teorią psychologiczną. Żeby mieć po jakiś kontekst teoretyczny, dlaczego tak, a nie inaczej. Kiedy już mam nadzieję, na tym pierwszym etapie zbudujemy sobie jakąś zrozumienie, co można rozumieć jako kod wysokiej jakości, przejdziemy do trudniejszego etapu, czyli dlaczego sama wiedza tej teorii nie wystarczy. Jeszcze jest jeden problem i tym problemem jest programista. My jesteśmy tym problemem. Jak już to się uda nam skończyć, to zostawimy sobie na sam koniec przykład z mojej firmy, opisując, jak my próbujemy sobie z tym poradzić. No, troszeczkę o mnie. Sądzę, w kontekście prezentacji więcej gdzieś nie trzeba. No i zacznijmy budować sobie tą teorię, tak? Kiedy siadacie do kogoś, to wykonać jakiekolwiek zmiany, no, dwie rzeczy muszą nastąpić, tak? Po pierwsze musicie zrozumieć, co się dzieje. Po drugie musicie wtedy dodać do struktury kodu jakieś zmiany, tak? Że te etapy nie są symetryczne, jak będzie przykład tutaj, czy przykład kolegi, który kiedy przejęliśmy projekt z Amsterdamu, siedział 3 tygodnie, żeby dodać jedną linię, tak? Kod był tak nieczytany, że dopóki zanim zrozumiał, co się dzieje, co trzeba naprawić, minęły te 3 tygodnie, sama naprawa była trywialna. No, z drugiej strony kod może być czasami czytelny, ale potrzebujemy dużo jeszcze czasu, aby dodać pewną funkcjonalność. Przejdźmy do przykładu większego. Mamy tu przykład kodu na bardzo niskim poziomie abstrakcji. Co robi ten kod? No wyobraźmy sobie, że to jest kawałek jakiejś aplikacji gastronomicznej. Specjalnie wziąłem taki przykład bardziej życiowy, żeby można było to może łatwiej odnieść ogólnie do tego programowania. No to jest funkcja, która nam przygotowuje jajecznicę. No i dostajemy od naszych kolegów, od ludzi od jakości informację, że ona jest zbyt słona. Teraz powiedzcie, czy jesteście w stanie tutaj namierzyć potencjalne błędy? Powiem wam, że te nazwy są zgodne z rzeczywistością. Spędziłem około godziny na Wikipedii, żeby pokażę wam za chwilę wersję tego kodu, który pozwoli na znalezienie błędów w 15 sekund, no ale jeśli komuś teraz się uda, mam dzisiaj przyznaną nagrodę na jakieś pytania. Także prędzej nie będę chciał ją wymęczyć. No i teraz tak, czy ktoś z was już
ma jakieś podejrzenia, co tutaj jest nie tak. Możemy jeszcze raz sobie przyjechać. Nie widzę cały. Zmniejszy się. No dobrze, to jeśli z tym się nie udało, to może przygotowałem wcześniej faktoring. Teraz tak, z takiej warstwy fizycznej przeskoczmy na warstwę bardziej, może powiedzieć, chemiczno-gastronomiczną. Tak? Już nie posługujemy się jakimiś nazwami cząstek, no tutaj są takie już substancje, które możemy znaleźć na opakowaniach jedzenia w sklepach. Czy teraz już ktoś wie? Chlorek sodu. Okay, czy ile już osób mniej więcej? Jedna osoba, tak? No dobrze, czyli tak na jakieś masy około 30 osób już dwie miały na tyle wiedzy gastronomicznej, że zobaczyło, co jest nie tak. No i teraz już na końcu. No, sądzę, że teraz będzie bardzo logiczne. Teraz każdy jest w stanie znaleźć powód tego, że dlaczego nasza jaśnica jest zasłona. I kto tutaj ten chlorek sodu znalazł? Przekazał sobie na wiodę. To ja znalazłem, tak? Dziękuję. Czy tak jeszcze się poczułem? To jest ważny przykład, zwłaszcza to naszym pierwszym, tym zadaniem początkowym, czy pośrednim, nie było żadnego błędu. W zasadzie było ta sama funkcjonalność, tak, teoretycznie, z tym, że przestawiona na znacznie niższym poziomie abstrakcji. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda na świecie rzeczywistości, czyli kompletnie pomieszamy poziom abstrakcji, czyli mam tutaj język, którym się posługują na co dzień, język, który jest w stanie zrozumieć każdy normalny człowiek, i jakieś iteracje po bebechach, tak? To się często spotyka. Na co, żeby się zwrócić uwagę, tak? Jak był postawiony problem? Jaśnica jest zasłona. To był problem na najwyższym poziomie abstrakcji. No teraz na początku musieliśmy wejść w cząstkę, tak? Żeby dojść do tego poziomu, co musielibyśmy zrobić? Musielibyśmy złożyć to. A żeby dojść, tutaj musieliśmy przejść przez to stanie pośrednie, czyli zobaczcie, co się dzieje, tak? Na początku, no, nikt tego nie rozpoznał, no bo też jeszcze kilka dni temu nie znałem tych cząstek, nie wiedziałem o ich istnieniu. Ktoś musiał być fizykiem, żeby wiedzieć, jak z tego najniższego stadium przejść na to pośrednie. Tak? Na pośrednim już dwie osoby czy trzy zorientowały się, o co chodzi, ale to... Może też jakiś tam komplikowanie kuchni. I natomiast już na najwyższym poziomie abstrakcji widzimy, że było to w miarę czytelne dla każdego. Przejdźmy jeszcze raz do nas. Do naszej prezentacji. Co? Już proszę. Jaka jest lekcja, tak? Lekcja jest taka, że jak mówiłem, zaczynając z tego najniższego poziomu abstrakcji, musimy być jakimś specjalistą, tak? Jeśli na przykład to będzie jakiś portal, nie wiem, my to na przykład tworzymy jakieś mapy, tak? Na niższym poziomie abstrakcji mamy różne operacje geometryczne. Teoretycznie, że na przykład byłby problem, że coś się tam nie generuje, no to ta osoba musiałaby wiedzieć, czym się, jak te algorytmy działają, żeby móc zbudować dokładnie cały algorytm, tak jak to wszystko rysowano. Teraz, żeby, nie wiem, czy to jest już coś więcej świta, czy jest to jasne, czy ktoś jeszcze nie łapie, co tutaj chodzi. Jest jeszcze tutaj kilka takich, żeby to łatwiej było przyswajalne. Kilka przykładów. Tutaj zobaczymy, jest obsługa requestów, no i widzimy, że mamy jakieś sprawdzenie potencjalnego adresu. Trzeba by tutaj sprawdzać, no
rozumieć, co się dzieje, jaki jest kontekst tego, tak? W drugim przypadku budujemy sobie jakąś abstrakcję firewallu, no i mamy, że jest chwilą teraz sen. I teraz jeśli mielibyśmy, powiedzmy, błąd taki, o, na tym poziomie abstrakcji, że zamiast sprawdzać, czy to jest niezaufanych wywalać, tylko zaufanych wywalamy, no to w tym pierwszym przypadku musielibyśmy zanurkować nisko, zrozumieć, po co to sprawdzamy, no i ewentualnie wsiąść, złożyć w to, aha, to w ten sposób sprawdzamy, czy ktoś jest zaufany, czy nie. W drugim przypadku jest to od razu widoczne. Z drugiej strony, gdyby problem był gdzieś tutaj, to mamy problem już na niższym poziomie sekcji, na tym poziomie trzeba to rozwiązywać, tak? Czyli w sumie, jeżeli tutaj byłoby prawidłowo, natomiast błąd byłby gdzieś w tej funkcji, no to nie ma wyjścia, tak? Schodzimy na poziom, gdzie jest błąd. Drugim przykładem jest przykład, nie wiem, Lucene. Ktoś kojarzy, co to jest? No tak, to jest tak narzędzie do indeksowania dokumentów, informacji. W pierwszym przykładzie od razu zdradzamy po pierwsze, co się dzieje, jaka jest strategia naszego indeksowania. W drugim przykładzie ukrywamy to za jakąś funkcją, samopisującą się funkcją. I tu macie znowu, jeżeli gdzieś tutaj byłby błąd, no to możemy dojść mniej więcej po tych funkcjach, czy to jest na przykład, nie wiem, jakaś zła kolejność. Jeżeli błąd jest gdzieś tutaj, no to musi znowu zejść na tą abstrakcję niżej. I ostatni przykład. Przykład z parametrami, tak? Tutaj to będzie dobry wstęp do przykładu, który niedługo się pojawi. Nie wiem, czy to widać, jak jest tak zaznaczone. Dobrze, to jest kolejny przykład. Zapłać. W pierwszym przypadku przekazujemy już konkretnie, mamy na przykład ilość i walutę, tak? Przykład. W sposób zdradzamy już w parametrach, więc jak to jest wykonywane. W drugim przypadku budujemy sobie abstrakcję pieniądz, tak? To jest, no, to są wyczucia, bo to, o ile, nie wiem, sądzę, że te pierwsze przykłady to też można wyczuć, o tyle, nie wiem, czy to teraz jest jasne z tymi parametrami, tak? Dlaczego w pierwszym przypadku to jest, że bebechy są zdradzone i dlaczego to jest na trochę wyższym poziomie abstrakcji, tak? Czy lepiej ukrywać bebechy? No to pewnie no, zależy. Powiedzmy, tak? Teraz jeszcze, żeby to... Tak, tutaj nie wiem, kompozyt metod, czy ten wzorzec wam coś mówi? Reakcja taka. Generalnie chodzi o to, aby jak mamy... To wzorzec. Kompozyt metod. Taki kod, no to bierzemy sobie refaktoring i to jest na przykład tutaj dodaj jajka. I w tym momencie jak zrobimy tak wszystkimi tymi pętlami, no to wszyscy oczki wyskoczymy na ten poziom abstrakcji, który był w stadium końcowym. No i to jest dobry punkt wyjścia, żeby potem zrobić refaktoring do kodu bardziej obiektowego, tak? Już mamy, załóżmy, jakieś poprawne nazwy metod, wiemy, z czym mamy do czynienia. Teraz wam jeszcze pokażę przypadek od nas firmy. To jest przykład tego narzędzia do testów akceptacyjnych, które pisaliśmy. To była jego pierwsza wersja. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Chociaż teoretycznie testujemy funkcjonalność, czyli coś, co jest dla użytkownika końcowego, który się zastanawia, na przykład, czemu logowanie działa w portalu. No, jeśli spojrzał coś takiego, no to od razu widzi, że jest jakieś bezpieczne połączenie. Widzimy nawet, kiedy używamy narzędzia, tak? Gdzie to dla osoby, która używa tego portalu, byłoby niezrozumiałe. To też potem miało swoje konsekwencje, kiedy zmieniły się pewne wymagania i pewne zależności techniczne. W drugim przykładzie, w dalszej wersji już jest jakby ukryte, z czego korzystamy. Ukryty jest sposób połączenia, ale nadal jest to widoczne, że używamy jakiegoś HTTP. Teraz nawet sobie wyobrazimy, że jesteśmy zwykłym użytkownikiem portalu. Nie wiem, co to jest, tak. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu już operujemy na abstrakcji okien. Tu jest teoretycznie to bardzo zrozumiałe dla użytkownika, bo on sobie też otwiera okno. Tu już nie mówimy, request jest wysyłany getter, czy postem, czy czymś. Nie, tylko bierzemy sobie okno, tam, tu może jest nawet za dużo troszeczkę,
rzeczy, tak, bo to jakieś jest wczytywanie, chociaż to też może być natura, no to już to wnika, no i potem sprawdzamy, co się dzieje po kliknięciu. Wiadomo, jeszcze być może można to bardziej udogodnić dla użytkownika, to było jeszcze czytelniejsze, ale chyba teraz widzicie, jakie były różnice, tak? Od takich największych bebechów poszliśmy na do języka, który sądzę, że część użytkowników już by zrozumiała. To ten przykład jest najważniejszy, by zrozumieć, czym są te warstwy abstrakcji. Kto nie zrozumiał tego jeszcze? Czy użytkownik końcowy, to mówisz kto? No na przykład pan Jasiu, który wchodzi na wirtualną Polskę, tak? Pan Jasiu jest krawcem i pan Jasiu nie wie, co to jest GetPost, tak? Pan Jasiu wie, tylko trzeba kliknąć i wejść, tak? Ten podasz panu Jasiowi taki przykład i on powie, a nie, bo tego inaczej przykład, tak? No to jest konsekwencja, jakby, jeżeli rozmawiasz z klientem, tak? Jednocześnie, jeżeli tutaj miałbyś na przykład błąd jakiś ty sam, powiedzmy, że na przykład zamiast tutaj mówię, klikasz na stronę tam z filmami, to klikasz inną stronę i coś nie działa, no to tutaj też szybciej to znajdziesz, jak będziesz musiał znowu rekonstruować, co się dzieje od poziomu geta wyż, tak? Dobrze. No to już mówię, troszkę mieszanie abstrakcji. To jest bardzo częsty przykład. Zobaczcie. Mam nadzieję, że od razu widać, co tutaj się dzieje. To jest tak jakby symulacja życia. Chodzimy się, operujemy na jakichś operacjach, takich czynnościach ludzkich i nagle schodzimy do robienia licznicy. My teraz musimy zanurkować, żeby dokładnie znaleźć konsekwencje tego, głębiej do psychologii, żeby pokazać, że słów nawet nie rzucam, bo nie będę teraz tłumaczył tego, co jest na początek w tych trzech książkach. Generalnie ci panowie, nie wiem, czy ktoś z was słyszał NLP. Teraz to NLP funkcjonuje jako takie technika manipulacji. Słyszeliście? Ale to kiedyś nie była technika manipulacji, tylko kiedyś to miało korzenie w jakiejś tam psychoterapii. Tak, to zasiadali, mieli jakieś tam problemy, schizy, oni wchłaniali generalnie to, o ile jak na przykład zwykła psychologia. Ciebie, tutaj bardziej nurkowali taki asembler. No i nie wiem, jeśli ktoś jest ciekaw z tych programach, to jest wszystko do dostania w Empiku. Jest tu opis ich takich cykli terapeutycznych. I tłumaczą, co się dzieje. No i trzeba jest przeczytać te lektury, żeby zrozumieć, że człowiek operuje generalnie, my wszyscy człowiek, wszyscy operujemy, tak tutaj w umyśle, na jednym poziomie. Jeśli te abstrakcje się mieszają, to nasz umysł podświadomy skacze. I to jest jedna obserwacja. Druga obserwacja, czy drugi eksperyment, druga właściwość umysłu, jest taka koncepcja wyczerpania ego. Chcę wpiszecie w ogóle co ego depletion, jak to się pisze. Były w przyszłym wieku takie dwa eksperymenty. Za chwilkę kończę z tą psychologią. Musimy zrozumieć, co tu się dzieje, tak? Były eksperymenty, jeden z nich polegał na tym, że ochotników, którzy byli poproszeni o to, żeby kilka godzin przed eksperymentem nie jeść, prosili tam do sali, gdzie mieli dwa talerzyki. Na jednym były cukierki, na drugim rzodkiewki. Tak. Jak ktoś się orientuje, to cukierki są dowodane proste, w sam raz, na głód, szybko przyswajane, rzodkiewki wiesz przeciwnie. Tak. No i były dwie grupy, tak? Pierwsza grupa mogła sobie zjeść cukierki, drugą proszono, żeby się wstrzymywało przy tym cukierkami, zjadła rzodkiewki. No i później była druga część eksperymentu, gdzie każdy dostał przygotowaną taką łamigłówkę geometryczną. Ona była specjalnie tak przygotowana, żeby nie dało się jej rozwiązać. No i sprawdzali... Świetnie się wyproszę, tak? Sprawdzano po prostu, po jakim czasie ludzie rezygnują. Przekazywało, że faktycznie osoby, które na początku musiały się zbraniać przed tymi cukierkami, znacznie szybciej rezygnowały z rozwiązania tego zadania. Tak? I powstała taka teza, że właśnie mamy jakąś taką energię, wiem, poziom energii psychicznej, który się wyczerpuje. Tak? Wiadomo, że tam pod spodem są różne kwestie biologiczne, jakieś hormony, hormony, ale właśnie możemy korzystać z abstrakcji energii psychicznej. Tak? I teraz, jeżeli mamy taki problem, to my się ale znowu męczymy. A im bardziej się zmęczymy, analizując, tym nie mamy energii, żeby później poprawnie zaimplementować następną część. Także no, jeżeli
Ktoś czytajcie jakieś takie podnieśniki z lub King Code, nie, kto czytał King Code? Tam jest wypisana ta zasada, że funkcja na jednym poziomie abstrakcji. Bo tak. No teraz możecie zrozumieć, jakie to głębsze niesie są konsekwencje. A tutaj jeszcze zapomniałem. Później wam pokażę Sonar. Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z Sonara. To jest takie narzędzie do statycznej analizy kodu, tak? Czyli jak maszyna może poznać, że robimy błędy, tak? No musi mieć jakieś proste wskaźniki. W tamtym poprzednim przykładzie, co chciałem wspomnieć, wskaźnikiem może być ilość zamierzeń, tak? Widzieliśmy, że na tym pierwszym poziomie no, mamy kilka tych petli. A właściwie to jest taki antywzorzec, który nazywa się arrowcode. Tak, czyli że mamy taką strzałkę. Tutaj wskaźnikami takich pomieszania poziomu abstrakcji może być pierwsza długość metody, tak się ona robi za dużo. No i są różne metryki na to sprawdzanie ilości powiązań między komponentami, tak? Jeżeli jedna klasa korzysta z 15 innych, być może znowu robi za dużo. Tak? To nawet zostawimy, bo widzę, że te psychologiczne wstawki rozłączą. Ale niestety to nie koniec. No, kolejna kwestia, czyli liczba parametrów. Powiedzcie mi, jak waszym zdaniem, ile maksymalnie powinna przyjmować parametrów metody? 4. Dlaczego 4? Podobno potem zbyt długo przychodzi funkcja do wykonywania. Czyli 4 parametrów, potem jest zbyt wolno działa, prawdopodobnie. Aha, czy to jest taki argument w sensie, że co wolno działa, tak? Wydajnościowo tak, podobno. No, to jest, ale tutaj poruszamy kwestię czytelności, to wydajność czasami jest takim antagonistą, przeciwnikiem tego, tak? No wiadomo, czasami coś działa za wolno, trzeba będzie poświęcić czytelność, żeby to wsiąść, przyspieszyć, tak? Czyli czasami, nie wiem, co tu spuszczę, zawsze mi ktoś mówili, że no, czasami nie da się ładnie napisać, jak ktoś ma szybko działać. Ty wiele się później, ale tylko, no nie, nie słyszałem jeszcze o tym, że funkcja, która ma za dużo parametrów, działa wolniej, natomiast zobaczcie, co się dzieje, kiedy dostaniemy trzy niezależne parametry. Już widzimy, że ta funkcja zaczyna się robić mało czytelna, jeśli mielibyśmy wszystkie możliwości rozpatrzeć. No tutaj znowu też, jak ktoś jest ciekaw, może dotrzeć do badań. Badania będą sedne, jak w czasie Google Magic Number 7. To jest taki tytuł pewnej publikacji z poprzedniego roku. Czy autor badał po prostu, jakie są nasze granice percepcji, ile w jednym momencie możemy niezależnych rzeczy wymyślać. Tak? No, jemu wyszło, że około 4-5. Tak? Widzimy, że jest 8, czy już technicznie nie jesteśmy w stanie całej tej funkcji naraz analizować. Co nie wiem, ktoś może niedawno jeszcze na prawo jazdy zdawał? No, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak się uczyliście, początki same, tak, jak mówi tam instruktor, że zmienić bieg i jechać tam gdzieś w prawo, to zanim gdzie jest ta stacja, tak, skrzynia biegów, jak zmienić i nie wiecie, co się dzieje, nie wiem, czy to pamiętacie, czy nie. Później no, jest... Z czasem to było tak, że jakby na początku wiadomo, ta zmiana skrzyni biegów, to było kilka rzeczy na raz. Jest skrzynia biegów, jaki to mam bieg wrzucić, jak to szło, tak dalej. Później już teraz... Jeszcze sprzęgło tak, musiałeś wcisnąć. Słucham? Jeszcze sprzęgło trzeba było wcisnąć. A teraz jest po prostu jakby jedna czynność, tak? Zmiana biegów. No i to jest właśnie przykład tego, że to mamy pewną ograniczoną percepcję, tak? Jeżeli jesteś ciekawi dlaczego, no... Trzeba by wejść w psychologię taką ewolucyjną, tak? Kiedyś to było tak, jak mieszkaliśmy w jaskiniach, a mieszkaliśmy przez ileś milionów lat w porównaniu z iloma setkami lat w ostatniej ewolucji. No i tam wystarczyło tak, kilka opcji, miejsc, tak, tu lew, kobieta, jaskinia, ucieka. Tak to wszystko, nie? Tak samo no teraz nasz mózg nie jest przygotowany za bardzo do programowania. Stąd też my na przykład mamy ustawioną taką regułę, że nie więcej niż 3 parametry, tak? Z tym, że gdzie to jest przykład, kiedy są one niezależne. Czasami one mogą być od siebie niezależne. Teraz zobaczcie tu. W pierwszym przypadku mamy 4 parametry. Tak. Z tym, że no, na początek zobaczmy. Dwa ostatnie
można być pociągnięte pod abstrakcję waluty, tak? Czyli możemy włączyć to tak po prostu zmiana się niewielka. 11, tak? Później w zasadzie są operacje, można wewnątrz transakcję bankową. Tak czy to, że jest taki wskaźnik, minimum 3 parametry, nie oznacza, że to jest zawsze błąd, to może być. Tak? Jeśli mamy, to już 4 parametry są niezależne, no trzeba zrobić jakiś refaktoring w całej funkcji. Jeśli mamy taką sytuację, czasami można, trzeba odkryć jakąś nową abstrakcję, nową klasę abstrakcji, aby to po prostu zredukować, wtedy będzie łatwiej nam to ogarnąć. No i jest jeszcze jeden taki aspekt, czyli może jakieś parametry w przypadku fabryk budownictw, tak? No to też czasami na masz jest do funkcji przekazana cała masa parametrów i trzeba wejść to, nie przeanalizować, po co one są i czym one są. No teraz trzeba stosować po prostu wzorzec albo budowniczy, to jest określone, jaką rolę pełni zmienna w danym kontekście, albo jest jeszcze taki wzorzec specyfikacja, jeśli gdzieś wszystkie informacje odnośnie zbudowania obiektu są gdzieś w fabryce, a my musimy tylko dać wskazówki, co ma robić. I to powinno spokojnie wystarczyć. Teraz będzie coś... A wiesz co, jeszcze nie o ilości parametrów to przekonał taki przykład, że jak jest, że unit, to jest funkcja assert true. No i wiadomo, assert true, mamy parametr 1, no to podajemy, wiadomo, to musi się zgadzać, ma być true, tak? Albo false. Później jest assert equals. I tam w sumie wiadomo, pamiętamy, że jedno to jest, które... Ale też już nie pamiętamy, gdzie tutaj wziąć to, czego się spodziewamy, a gdzie wziąć to co tam uzyskujemy z testu. Ale już 3 parametry, to nie wiem, czy jest dużo osób na tej sali, które powiedzą, gdzie ma być message. Czy ma być pierwszy, czy trzeci? No właśnie. Wskaźnik mamy prosty bardzo, czyli ilość parametrów. To jest my, mając tą wiedzę. Teraz właśnie nie chciałem po prostu mówić jasno, że dobrze jest 3, tak? Powiedziałem wam, jakie są konsekwencje, jeśli będzie za dużo. No i dobierzecie według swojego uznania, tak? My wzięliśmy 3. Być może ktoś weźmie 2 i będzie dalej w stanie tak to robić. My mamy właśnie kilka takich funkcji, przyjmą 3 parametry. Teraz coś dla początkujących, tak? Bo mieliśmy ostatnio na grupie dyskusję, były tutaj sugestie, żeby było coś dla początkujących. Ale też się będę tutaj zaawansowany. Jest tutaj jeszcze ktoś na sali, kto studiuje. I powiedzcie teraz, jak kolegom dajecie programy do spisania, to też do zaliczenia, to komentarze dajecie? Usuwanie. Obfuskacja najpierw. Ja musiałem dawać, no bo miałem tak nieczytany kod, że oni nie byli w stanie zrozumieć, co się dzieje. No i tak, kto z was sądzi, że kod, który ma dużo komentarzy, znaczy sytuacja, która jest dobra, kiedy kod ma dużo komentarzy? No jest pewna granica. Najlepiej jak sam się komentuje, ale interfejsy muszą być bardzo dobrze obsługowane. Dla początkujących, to jest tak. Ale z reguły jak zmieniasz kod, nie zmieniasz komentarza i potem masz kod inny i komentarz. Dokładnie tak jest. Tak jak pamiętam, kiedyś brałem dużym komentarzem, potem tylko sprawdzałem, jak utrzymanie zmieniało tam kawałeczki kodu, nikt nie zmienił nigdy komentarza. Bardzo niebezpieczna sytuacja. No i to jest ilustracja tego przykładu. Jest duża zgodność. Nie ma co. No tutaj teoretycznie wyciągnęliśmy, robiliśmy komu zająć metod, łączenie metod tutaj. Niby sobie opisujemy. Będą być idealne, ale specjalnie opisałem nie te kanty, które trzeba. No i kompilator wam nie powie. Wy musicie znaleźć tą przyczynę. Teraz jeśli wy to się pomylicie, ktoś inny analizuje, to ufa wam, tak? Że no, faktycznie jest tak w komentarzu. Ostatnio mieliśmy taki też problem z framework readgame, gdzie było nawet w Java dobrze, bo tak, że funkcja zwraca true, jeśli coś tam, potem w było coś tam lub coś tam. Czyli generalnie nam ktoś dorzucił warunek, nie zmienił tego komentarza, to też tam zajęło chyba chwilkę, żeby to znaleźć. No i teraz zobaczmy jeszcze komentarze w przypadku nadmiarowo czytelnego kodu. Masą. Jeszcze też spełnienia.
jednej firmy, gdzie po prostu było nakaz, piszcie komentarze. Tak. I potem czasami chodzi o tego, że trzeba było napisać tę metodę. Ta metoda robi to, co się nazywa. Także mam nadzieję, że się jeszcze jakiś lek. No generalnie to jest tak, kiedy komentarz ma uzasadnienie, tak? No, kiedy mamy jakieś publiczne API i chcemy je korzystać, tak? No, Java.doc do Java się przydaje, ale tylko dlatego, że jest dobrze zrobione. Tak? Ewentualnie jeszcze czasami może być sytuacja, kiedy nie, piszecie kod i w kodzie nie można czegoś wyrazić, jakieś, nie wiem, są może decyzje biznesowe, jakieś, coś w kodzie jest jakiś wyjątek, coś, co trzeba tam napisać, nie jesteście w stanie na tym poziomie akcji kodu wyrazić. My ostatnio daliśmy taki komentarz, że mieliśmy problemy z transakcjami, napisaliśmy po prostu, jaki był problem, żeby na tym uważać, tak? Kupy by było opisać taką metodę, która by miała swoją historię. Tak? To będzie taka przestroga. Natomiast to, co jest na tym wzorcem, no to opisywanie złego kodu, nieczytanego kodu komentarzem i przekonanie, że to wystarczy, tak? Także mam nadzieję, że już wszyscy się tutaj też zgadzają, że z komentarzami trzeba uważać. I to nie jest tak, że kod, który ma wiele, ma masę komentarzy, to jest dobry kod. Niestety nawet u nas w firmie mamy taką wywieszoną metrykę ilości komentarzy, dokumentacji w kodzie. I niektórzy uważają, że 100% to jest zajebiście, tak jak wszystko jest napisane. Incidental complexity to jest taki sześciarty wzorzec, kiedy ma się coś wykonać, można sobie być prostą, ale sobie coś dokładacie, tak? Czy na przykład jesteście mechanikiem, ktoś mówi, wyklepcie mi maskę, a wy mi jeszcze tam to pomalujecie, dodacie reflektory tam, żeby było ładnie, tak? No ale też nie tak z biznesowego punktu widzenia, no to jest strata jakiejś tam mocy przerobowej. No, tak samo, no, najprostsze działające rozwiązanie no, to jest takie, które działa, a niektóre działa, plus ma jeszcze masę komentarzy, które poświęcicie czas i ktoś poświęci na to czas, żeby utrzymywać. No i tu jest wskaźnik bardzo kontrowersyjny, tu uważam, że on pokazuje, na przykład dokumentacja to jest taka miara problemów komunikacyjnych wewnątrz teamu, tak? Czyli jeżeli na przykład siedzimy sobie razem, to ja mogę kogoś zapytać, jak to działa, jeżeli mam zespół drugi gdzieś za granicą, no to czasami trzeba jakąś dokumentację stworzyć, bo jest problem z komunikacją, tak? Natomiast są niektórzy, którzy uważają, że ten wskaźnik to jest bardzo pozytywny. No i to miałem zakończyć omawianie tej pierwszego etapu tego wprowadzania zmiany. Pamiętacie jeszcze te dwa bloczki, zbudowanie tego modelu w głowie, potem zmiany w strukturze. Ale w tym tygodniu będzie tak. Ale to też może jest bardziej dla początkujących, czyli tutaj jest studentów. To może powiedzieć mi, co jest nie tak. To jest nie ma nic. A to jest tu, no. Skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, że to jest kurwa tempie? Też jeszcze jak raz tutaj też pisał zmienna 1, zmienna 2, albo temp 1, temp 2, no wtedy kiedy nie ma się pomysłu tak naprawdę po co jest dla nas zmienna. Pamiętajcie, że generalnie jakikolwiek problem rozwiązujemy, każda zmienna ma swoje jakieś znaczenie, tak? Jest przelew, to mamy konto źródłowe, na przykład konto docelowe. Nie ma konto 1, konto 2, czyli zmienna 1, zmienna 2, konto temp 1, konto temp 2. Tylko trzeba teraz no, określić. Tutaj to musimy się tego troszeczkę spytać, co on tu chciał zrobić, bo są oczywiście na górze fajne JavaScript, tak? To jest kawałek Selenium, nie? Wiecie co to jest testowanie tam z tego. No to okay, dostajemy coś JS i potem wskazuj, co tu dostaliśmy. Tak? Nie wiem, mamy chwilkę może, czyli taka może mała dygresja odnośnie właśnie znaczenia. MVC, taki wzorzec, to pewnie wszyscy znają, tak? Znaczy nie wiecie, znamy, nie używam. Pytam się, bo ostatnio były pretensje na grupy, tak? MVC. O, następny, tak? Jest taki wzorzec data context direction. Tak, może taką małą szybką zróbmy dygresję. O co w tym chodzi? Kiedy to będzie możliwe technologicznie? Powiem ci może. Dobrze, dobrze. Czy ten jest next up? Zajebiście istotny. Nie jest, ale o co tu chodzi, tak? To chodzi o to, że to taki MVC jest... Tak są zarzuty, że to jest dosyć
mało obiektowe samo w sobie. Tak? Tutaj w tym wzorcu DCI, no, załóżmy, że mamy jakiś zły obiekt. No i w zależności od sytuacji one pełnią jakieś role. No, jak to by wyglądało w życiu? Tak? Powiedzmy, ja tutaj jestem jako klasa, człowiek, osoba. Tak? Imię, nazwisko, inne właściwości. Kiedy do was mówię, no to załóżmy jest metoda wykonaj prezentacji. Tak? Wy macie z kolei, jesteście też obiektami, słuchacze. I macie u siebie jakieś operacje suchej prezentacji, tak? No ale teraz załóżmy, że podejdę tutaj i zaatakuję Kubę na przykład. Nadal jestem tym obiektem, tym ma właściwości te same, ale teraz mam jakby zachowanie atakuj, Kuba będzie miał broń się, tak? No i teraz, czyli teoretycznie moglibyśmy wziąć te nasze dwa obiekty, w zależności od sytuacji nadać inne cechy, tak? Teraz to jest możliwe w skali na przykład na trade. W Java to mam być dostępne od ósemki, tylko zostało niestety zareklamowane jako interfejsy, które mają metody. I ludzie nie wiedzą, po co to jest. No to generalnie właśnie jest po to, że wtedy w zależności sytuacji obiekt szybko implementuje zachowanie i wtedy ma daną metodę adekwatną do sytuacji, tak? Bo inaczej teraz w Java musielibyśmy te wszystkie metody możliwe zaimplementować, tak? Każdego komponentu może dodać zachowanie, bo rzeczywiście trzeba zaimplementować ten interfejs, okay, no ale to jest takie, no na te możliwości, jakie Java w tej chwili oferuje, to chyba jedyne rozwiązanie. Tak, no od Java właśnie, która pojawi się w przyszłym roku, ma być to możliwe, czyli w produkcji pewnie zapraszamy. No dobrze. W tym momencie tak kończymy ten pierwszy etap. Mam nadzieję, że dla was już jest, zaczęła się pojawiać taka intuicja, ale jest bardziej zrozumiałe niż pół godziny temu. Jaką rolę w czasie, w koszcie wprowadzenia zmiany pełni to, czy zrozumiałem, jak szybko zrozumie kod i ile będzie nas to kosztowało pracy. Teraz etap, to jest drugi, czyli już zmiany w samym kodzie. No i tutaj jeden przykład, ale taki popularny dosyć. Teraz tak. Dzieci odpowiadają, czy wiecie, co to jest hack? Jakbyście mogli tylko definicję haka w programowaniu. Śmiało. Tymczasowy kod. To jest szybkie rozwiązanie problemu, który powinniśmy rozwiązać dużo bardziej kompleksowo. Ale ponieważ nie ma czasu, bo to robimy nasty hack tutaj, tak? I teraz to będzie już działało, tak? Raczej nie mówię. Jest to dobra odpowiedź w 70%. To jest bardzo ciekawe, bo w latach 60. hak oznaczał najlepsze rozwiązanie. Nie było mi na świecie. To ważne, że coś takiego. Taka definicja była w encyklopedii z rosyjskiej, tak? Nazwę Google zmianka, bo właśnie z kodem tak już są. Tyle. Ale my Polacy nie jesteśmy lepsi. To dobrze to zaimplementować. Tak, taka bardzo szybka, naiwna implementacja. To na jakiś mietek ze wsi robił 16 przeżyć, bo tego już nie 16 można. Odpalam. Tak, 60 min. Podaj przeżył, by sami przeżył, ani no nie żadna. Nie wiem, nie by, jest ok, nie by działa, ale teraz mamy rok 1990, czy tam coś koło tego, ZSRR się rozpadło i teraz nasz Rosjanin jest Litwinem, czy Ukraińcem. Co te też może być, no? Dobrze, może tak. I główna prawda, tak? No bo wiemy, że jest dalej sam człowiek, który mógł z nim przeżyć, tylko się zmieniła narodowość. No widzimy tutaj pierwszy zanurzek problemu. Ktoś mógłby powiedzieć, że można to rozwiązać w ten sposób, że jakby będziemy mieli taką pseudokonfigurację, tutaj wyliczenie, tak jest narodowość, już to nie będzie zwykły string, to można się pomylić. Można dodawać teraz tutaj
narodowości, można od razu konfigurować, tak? To jest waszym zdaniem dobry cel. Słucham? No nie, no słuchaj, teraz jak się pojawi Ukrainiec, no to po prostu dokładasz sobie... Tak, 16. No ale narodowości jest bardzo dużo. No tak, no wiesz, raz konfigurujesz. No ale masz rację, że tak czujesz się, że to jest złe, bo to jest tylko taki sztuczny sposób na wymożenie na ludziach dokładania kolejnych haków. No na przykład załóżmy, że mamy Stasia, Stasi jest Polakiem, nie? Stasiu ma dużą wytrzymałość alkoholową, ale kombinuje, pojechał do Monako, nie ma podatków, no ożenił się i przejął sobie narodowość Monako, z Monakiem. Dzikiem, tak się mówi, który pesy może wypić 4. Mile. No i nasz system pokazał, że może te 4, a się może więcej. I teraz takie pytanie. Od czego tak naprawdę może zależeć, jak wam się wydaje, wytrzymałość alkoholowa ludzi? Geny. Geny. Ja, geny. Geny. Tak? Czyli to właśnie nie o to chodzi, że jest ktoś Polakiem, tylko że mieszkając na obszarze Polski, jakaś tutaj się taka historia wiązała, że nasi przodkowie, no tam wiadomo, była jakaś selekcja naturalna, chłopy pili, wyglądało, że są wytrzymali, tak, no i tak to się wykształciło. Tak? I zobaczcie, co się stało. Użyliśmy jakby zupełnie niezależnej zasady do tego, aby określić inną zasadę, która nie jest z nią w ogóle powiązana. Tak jakby na przykład, zobaczmy, że jestem bardzo niebezpiecznym kierowcą, kieruję się agentem i łamię przepisy. No i teraz robimy jakiś system drogowy. No i widzimy, że Seicento łamie przepisy. Tak, robimy regułę na Seicento, kiedy problem jest we mnie w Seicencie. Ja sobie zmieniam samochód, no ktoś kupuje moje Seicento, jeździ spokojnie, mój system jest przygotowany na moją BMW na przykład. No i tak można tych przypadów mnożyć. No i spróbujmy tak, tak rozumiem, wyglądać implementację. Chcę, no to jest prościej, tak? Właśnie co mówiłeś, tak? Że to trzeba się troszeczkę nagłówkować, jak to ma działać. Trzeba zaimplementować jakiś genotyp, który pewnie na podstawie jakichś przyszłych pokoleń by zbudował finalną wersję i wtedy byśmy konkretnie określali na wszystkie tego genotypu wytrzymałość, wtedy Stasiu nie warto, czy jest Polakiem, czy Ukraińcem, czy kim innym, ma ten sam genotyp i w ten sposób już nie będziemy mieli tych błędów. Tylko pamiętacie te trzy kółeczka jeszcze, tak? Tutaj problem pojawia się między biznesem a ludźmi, czyli motywacją. Tak? Są firmy, które rzucają tam spadochroniarze na projekt, bo się nie wyrabiamy, tam w Excelu wygląda, że będą to robić 15 osób, a robi 10. No taka osoba przychodzi na tydzień czasu, jak ona ma motywację, żeby to zrobić dobrze. Tak? Szybki hak jest zrobiony, menadżer się cieszy, on odchodzi. Jutro ci ludzie mają, którzy robili, mają problem, bo znowu tutaj zakręciliśmy zawód i sąsiada świata. Mogę mieć pytanie? To nie? Proszę. To jest jakaś różnica między hakiem a szpachlą? No ale są to szpachli. No właśnie mi się to kojarzy z taką szpachlą, że to jest konkretny przypadek rozwiązany. Nie, ale szpachla to świadomie odbierz, że generalnie taką fuszerkę zakrywasz, a tutaj wydaje ci się, że robisz dobrze, tak? No, no posłuchaj, widzisz, no masz jakby dwa tematy, tak? Tutaj masz jakąś narodowość, kraje, tutaj masz biologię. No ale zauważyłeś, że problem jest tutaj, ale zauważyłeś, że występuje, kiedy w tej drugiej zasadzie coś się dzieje. Okej, okay, powiązałeś, tak? No i to jest szybkie rozwiązanie, działa teraz, ale za chwilę właśnie coś się zmienia i tu już przestaje działać. No to się nazywa kółka ślina. No to nie, to bardzo dobrze, trzeba wiele tutaj nazwy. U nas się to nazywa zaawansowana logika. Taka myślna przeze mnie definicja. Jak się to ma zamierzone skomplikowanie? Nie zamierzone. Niezamierzone skomplikowanie było kilka chwil wcześniej. Tak, ale właśnie to trochę mi się tak kojarzy. Bo chodzi o to, że jeśli w zależności od rozwiązania problemu, prawda? Jeśli na tym rozwiązanie to drugie wystarczyło w danej sytuacji, no to czy
trzeci sposób. No właśnie to chodzi. Czy ten trzeci sposób nie będzie właśnie tym niezamierzonym skutkiem? Tak, to jest właśnie to taka szansa sprawia, żeby odróżnić najprostsze od najszybszego. Tak, to na pewno hak jest najszybszy. Ale no, jeśli się weźmie kontekst tak pod uwagę, no to czy jest najprostszy, no jeżeli za chwilę to ma się zepsuć znowu, no to nie wiem. Nie, no bo chodzi o to, żeby mi się wydaje, że kogoś nie zniechęci do stosowania, na przykład domów czy coś tak w tym sensie, nie? Kwestia jest taka, że trzeba przede wszystkim znać wymagania do rozwiązania, jakie są przedstawiane przed danym problemem, prawda? Jeśli powiedzmy, nie zdarzy się sytuacja taka, że ktoś powiedzmy zmienia obywatelstwo przykładowo, no to wystarczy tamten. No, oczywiście to jest zależne od sytuacji, tak? Może być tak, że hak nigdy nie pokaże swojego oblicza. Będzie to działało. Wtedy można się kłócić, czy to była chirurgiczna precyzja, czy może ignorancja, tak? Czy o, na przykład, nie wiem, no, szybsze rozwiązanie czegoś, co na co musiałbyś poświęcić po prostu dużo więcej czasu? Nie, czasie, no, to na trzeci mówię. To jest jakby taka definicja problemu, która w zależności od kontekstu może być różny wpływ, tak? Wiadomo, jeżeli jest piątek, 23 i coś tam nie działa, no to trudno teraz argumentować, nie, słuchaj, sieć i kmin ten kod, żeby zrobić dobrze. Zazwyczaj każdy weźmie szybko haki do domu. Także no to mówię, no, każdą z tych rzeczy, jak mówię, no, nie bo będzie haki, tutaj... Haki na to byś świadomy, bo mamy pewien zasad. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że to niczego nie stuje, to rozwiązuje po prostu problem, bo moim zdaniem nie jest tak. No ale tak, tylko widzisz, właśnie nie wiesz kiedy to... Rozwiązajcie problem w danej chwili, no i zaraz... Z drugiej strony nie wiesz, czy to trzecie rozwiązanie również rozwiąże wszystkie problemy. Tylko zobaczcie, bo to, ten przykład, który to pokazuje, to jest taki obrazkowy, żeby ludzie zrozumieli, tak? Jak mamy nasz system, no to to wszystko dzieje się na większej ilości poziomu abstrakcji, jest to skomplikowane i te haki się czasami przeplatają, są haki do haków, tak? I znacznie szybciej ewentualnie zobaczymy nasze tutaj jakieś konsekwencje. Czasami niektóre objawią się później, w zależności od tego, jak będą kolejne zmiany. Ale zakładając, że no, jedyna klasa takich programów czy aplikacji, które się nie zmieniają, są programy na zaliczenie. Inne zazwyczaj, no, się, jak się wrzuca, to się znajdzie to miejsce robinowe, tak, są rozwijane. Czyli będę czy później, haki są jak miny, tak? No, można powiedzieć, że okej, dopóki nikt nie wejdzie, to ta mina nie szkodzi. A jak ktoś wejdzie, to jest boli, tak, no ginie. A jeszcze pytanie, czy ta definicja, czyli że hak to jest związanie abstrakcji, to ono wyczerpuje definicję haku tak naprawdę. Mówi się to też, że hak to jest odstępstwo od jakiegoś algorytmu, który jest znany. Czyli jest algorytm, ale w przypadku, gdy dana wejściowa jest z liczbą 15 spośród wszystkich liczb całkowitych, to zachowuje się algorytm załóżmy w inny sposób. Nie? Dlaczego się i to nie ma nic wspólnego z związaniem abstrakcji, tylko po prostu to źle zdefiniowany. Ale prawda, bo jeżeli nam jest na 15 na przykład, no to dobrze, coś tam się, nie wiem, kończy się pamięć, tak? Jest jakaś zasada, która nie jest zawarta w algorytmie, która sprawia, że 15 jest jakąś liczbą, no tutaj, różniącą się, tak? Właśnie, to jest coś... Z innego kontekstu wynika, że 15 tutaj zachowuje się inaczej, które właśnie jest... Wyciągamy kawałek z tego innego kontekstu i mówimy, a, to jak tutaj na tym niskim kontekście będzie 15, to to będzie dobrze. Tak naprawdę przy nie powinno tak 15 nikt nie pojawić, tak? Nie jesteś w stanie wypłacić dlaczego 15. Tak to się okaże, że coś się zmieniło już 15, a nie 15, a 14. Tak. Ale nie, bo moje pytanie brzmiało po prostu, czy hak dotyczy tylko jego rozwiązania abstrakcji. To 20 minut. Wspomnij z tego, rozpowiedzieliśmy. Sądzę, że twój przykład też się prosto, a czym wyczerpuje, to jest taka moja definicja. I spróbowałem taką najbardziej ogólną. Trzeba by teraz rozpatrywać konkretne przykłady i znaleźć takie przykłady. Dobrze. Czyli tak możemy sobie tak podsumować te przykłady. Czy jak to szkodzi, tak? Dwie fazy, tak? Najpierw zrozumieć kod, potem go zmienić. Tutaj to jest moja propozycja, żebyśmy to jakoś rozumieli ogólny koszt, tak? Czyli jak mówiłem, był przykład kolegi, który 3 tygodnie siedział i coś próbował to zmienić, żeby zrobić się na linię. Znowu jak mamy tutaj właśnie masę haków, no to zmienimy jedną rzecz, coś tam się nie popsuje, spędzimy znowu 3 tygodnie na samej zmianie.
Także no taka jakość to byłaby minimalizacja kosztów obydwu tych fal, czyli łatwy kod do zrozumienia i potem łatwy kod bez haków do zmiany. No nie wiem, ilu powiedzmy sobą z was jakoś tak się zgadzają z tym podejściem, jak się pozytywnie odbiegają te przykłady i to co zaproponowałem. Ktoś podniesie to. Nie. Bo część z was zrobiła to przez uprzejmość. Teraz no właśnie, mam nadzieję, że to wytrzymacie, bo przejdziemy do psychologii. Na początek, Wilbert, tutaj niemożliwe to przy tam przychodzi sobie mały, mówi, że ma zawisną technikę zarządzania ludźmi, nazywa się dystans poznawczy, tylko na tym, że ludzie muszą jakoś wytłumaczyć rzeczy, które nie mają poza mnie sensu, potem odwiedził się pracownika i mówi, a ty jesteś mądry, zarabiasz mniej niż twój szef i siedzisz dłużej w robocie. Nie ma sensu, lubisz tą pracę. Tak samo, no, jestem programistą od 5 lat, mam stanowisko architekta. No, chyba umiem programować, nie? Jakby nie umiał, to chyba bym nie wiem. Co słyszał o efekcie Aurory? Tak? Dlaczego na rozmowy kwalifikacyjne przychodzimy w garniturze, a nie we flaneli, tam z tym, ze schabowym, z czwartym. Makaronem. No proszę. Wtedy efekt aureoli polega na tym, że jedna cecha człowieka wpływa na to, że widzimy wszystkie inne jego cechy jako plus jeden. Tak, pieprzam. Generalnie to tak samo jak dzieci, które jeszcze nie wykształciły takiego podejścia manipulacyjnego, no obraz widzą zdjęcia tekstylnego człowieka, no na pewno jest mądry i tak dalej. Tak, tak samo jest no tutaj. Jeżeli ktoś jest bardzo dobrym architektem, on się przegłonie do nim, tak? Teraz wam przedstawię kilka przykładów. To jest, nie wiem czy to dobrze widać, ale generalnie... Nie. Ale wygasz trochę świateł. Może to jest chyba dobrze. To jest lepiej? Trochę. Tutaj zapomniałem jeszcze wcześniej o jednej rzeczy wspomnieć. To szybciutko jeszcze wrócę do Eclipse'a. Słyszeliście o czymś takim, nawet ma swój, swoją nazwę Ward Lounge, coś takiego. Ward Close. Tak, o, i to jest jakby takie zdanie, które nas broni. O co chodzi? Czasami w kodzie może się zobaczyć coś takiego, if na przykład, gdzie tutaj nie widzę. O, coś takiego to jest jakaś logika. Tak, bo kiedy moglibyśmy mnie dobrze napisać. W pierwszym przypadku no, ogólna zasada jest taka, że jednak robimy przelew, konta są nam dane, to, że coś będzie nulem, to jest powiedzmy jakiś wyjątek. W pierwszym przypadku z reguły robimy właśnie wyjątek, bo sprawdzamy pod warunkiem, że. W drugim przypadku szybko odhaczamy wyjątek i możemy przejść dalej do analizy kodu. To jest związane z tym, co mówiłem o tej naszej percepcji, że możemy na raz rzeczy ogarnąć w umyśle. Tu musimy mieć cały czas w kontekście tego, że to jest pod warunkiem, że tutaj to jest wyjątek, to szybko odfiltrowaliśmy wyjątek i idziemy dalej. Jest to więcej jasne? Tak. Ja jeszcze komentarz do tego, kiedyś ktoś mi powiedział, że nie powinno się używać głosów, bo ich powinno być więcej niż jedno. Tak, ta reguła się wzięła ze Dijkstra, to myślę, że to jest do programowania proceduralnego. Bo tam kod jest już tak pogmatwany, że jak ma więcej wyjść, to się nie połapiesz, co chodzi.
Tutaj obiektowy no, nie jest konieczny. Tak, czyli zawsze trzeba się zastanawiać po co. To, co tutaj widzicie, to nie byliście może na tym mobilization. Kto był na mobilization? Byliście na prezentacji, gdzie tam koleżka pokazywał layouty, pan tu idzie? No tak. A to te same koślawe kody, pytam, to twoje lubi? Nie, to jest podobno oficjalny kod napisany przez twórcę. To jest jeden przykład. Tutaj na górze jest link, możecie sobie wejść, jest tego masa, tak? Jest platforma, która robi grubą pieniądze. Ludzie, którzy to pisali, muszą mieć poukładane w głowie, że to jak działa. Kod nadal jest do dupy. Następnie, no to Lucy, tak? Czyli ten framework, o którym mówiliśmy wcześniej, do indeksowania dokumentów. Zobaczmy. To jest przykładowy kodów z książki o Lucinie. Jak robiłem prezentację o tym, no to troszeczkę analizowałem ten kod, nie będę się różnił od tego, co możemy zobaczyć w samym Lucinie. Nie wiem dokładnie, który tam kod jest przez podręka tego samego, podręki tego człowieka, który to Lucinie zaczął tworzyć, bo to jest jakiś światowej klasy specjalista odnośnie indeksowania danych. Ale to znowu widziałem przykład, tak? Koleś jest ekspertem w swojej dziedzinie. No, kod nadal jest dobry. Dalej. To jest też taka nowa ciężko. Próbowanie wielowątkowym. Też nietrywialna sprawa. Kod zjebany. Koleś jest też jakimś człowiekiem specjalistą, który szkoli na świecie ludzi odnośnie tego, jak pisać poprawnie programy wielowątkowe. Naprawdę no, w tym temacie jest specjalista na pewno, tak? Ale to jest zupy, tak? No i tutaj ważna zmianka. Pracowałem w trzech firmach. W każdej firmie był pasansowisko architekt, która nie umiała programować. Co ja znaczy, no na przykład skąd był człowiek, który czegoś się dotknął, to działał. Szło na produkcję, bili brawo ludzie, szczególnie z biznesu. Grabiło pieniądze. Jak zobaczylibyście kod, byście się popakali. Tak, ile pracuje jest ten kod. Tak? Możesz potwierdzić, że jest dobry. Wcześniej, jak ktoś może prześledzić, w moje profile są tam gdzieś na GoldenLine. We wcześniejszych filmach nie było lepiej. A ten kod też w ten sposób jest zjebany, bo tu widzimy, że jest. Blokujemy do poziomu abstrakcji niżej. Można to wyjąć lepiej. To jest z pewnego, kod pewnego sklepu. Pokazuję to dlatego, bo to jest mój kod. Jest do dupy. Jest to sprzed 2 lat. Kiedy oficjalnie sam potwierdził, że papierkiem, że umiem programować Java. Można z tym, ale pisać nie mamy kod. Jeżeli do tego dołożycie to, co pokazałem wcześniej o tym frameworku do testowania, to możemy to kod ci przedstawić, nie? Dosyć istotne, bo to ja mam masę pozy, tak? Więc kto z was był na JavaSowi? I kto widział wykład Piotra Przybylaka o tym, żeby tam programować jako. Ja tylko pamiętam to piwo. Wspominał tak, wspominał tam o takim modelu nauczania, tak? Model nazywa się Denebaci Grifus. Kiedyś tam powstał, ale generalnie o co nie chodzi. Tak, to odnośnie nowej wiedzy zaczynamy zawsze od początku. Pijemy się w górę. To jak ktoś chce sobie znajdzie w necie poczytać, czyli według nich się różnią te kolejne stadia. Najpierw tutaj jesteśmy mocnym programistą, potem trochę się uczymy i myślimy, że jesteśmy ekspertami. Jest się tutaj. A co jest ważne, żeby powiedzieć w ten sposób. Tak. Mamy różne umiejętności. I to, że zrobimy coś przez ileś lat, nie znaczy, że no, jeżeli na przykład żongluję, to nie znaczy, że jestem dobry programista. Jeżeli po prostu programuję i moim celem jest napisanie dzieła z aplikacji, to nie znaczy od razu, że w każdej z dziedzin związanej z jakimś programowaniem stanę się specjalistą. To jest bardzo ważny wniosek, czy jest jasne, tak? To jest tak, jak na przykład uderzam młotkiem
No i generalnie, na przykład, powiedzmy, że to jest pierwszy raz, jakby to w życiu, na przykład idzie trochę kosztowo, potem automatycznie mechanika podświadomie będzie zoptymalizowana. No i w jakimś czasie będę to robił lepiej, mniej zżywał energii, ale jakbym tak to robił, powiedzmy, przez 5 lat, tak myślicie, moja umiejętność cichego uderzania młotkiem jakby poszła do przodu. No, nie poszłaby, bo nie zwracam na to uwagi. Tak? To samo tworząc na przykład aplikację, jeśli nie muszę zwracać uwagi na to, czy jest poprawne wielomątkowo, nie uczę się wielomątkowo. Czyli tak? Z jakiegoś powodu, ponieważ to czytane programowanie jest taką właśnie rozwiniętą dziedziną, no, niestety założyłem też u siebie, że ja się wydaje, że przez samo pisanie kodu nagle są to coraz lepiej. Zaraz masz sobie cię pod chwilą, ale przejdźmy. Tutaj ten pan program to Paweł na nazwisko imienia nie pamiętam. Jeszcze radziecki psycholog, który zajmował się psychologią behawioralną, czy tym jak człowiek się uczy po lewo, to jest model zachodnich naukowców. Testuj, obserwuj, testuj, wyjdź. Tak? To jest zwane to obserwacja. Testowanie powiedziałem, że coś robię, tak? Czyli uderzam, obserwuję, czy uderzam ciszej. Okay? Jeżeli już obserwuję, że uderzyłem cicho, kończyłem umiejętność, wychodzę, tak? Możecie sobie poczytać do końca wytłumaczone, dlaczego po prostu powtarzanie danej czynności wcale nie gwarantuje, że będziemy robić ją lepiej. Musi być ten etap konkretnej obserwacji, nastawienie na konkretny cel, tak? Czyli piszę kod, obserwuję, czy jest czytelny. Jeżeli stwierdzam, że jest czytelny, to mogę zakończyć jakby naukę. To też jest, czy to jest tak mniej więcej już jasne, czy... Do czego zmierzasz? Zmierzam do tego, aby uzasadnić, jaki jest nasza rola programisty w tym, żeby pisać ten dobry kod, tak? Bo jeżeli, nie wiem, czy czytaliście ostatnio Focus, czytujecie? W zasadzie jest fajny artykuł o tym, że badania, że osoby, które się najbardziej mylą, to osoby, które nie mają pojęcia o danej dziedzinie, osoby, które uważają się za zajebisty ekspertów. No i generalnie jest ty, osoba, którą myślę się, ten architekt, na konferencji TomTom'a na programowania, odnośnie programowania, wyszedł i przedstawił totalnie zjebany kod, ciesząc się, że mu zajął tak mało linii, chociaż nikt nie wiedział, o co w nim chodzi. Tak? Wiedziałem, że to będzie trudna część, bo tutaj musimy przyjrzeć się sobie. I teraz kolejnym problemem, jaki może być, może nastąpić w tej nauce, homeostaza. Homeostaza jest to cecha organizmu. Do tego, aby pozostawać w stanie równowagi, tak? Czyli to dlatego tak się mówi, że ludzie nie lubią zmian. To jest takie ogólne stwierdzenie, ale wynika to z tego, że kiedyś to miało sens, tak? Byliśmy jaskiniowcem, tutaj mieliśmy kamień, wiemy co się dzieje, tak? Tu coś zapolujemy sobie, wiemy, znam otoczenia. Z ciekawości pójdziemy za kamień, no to lew nas zje, tak? Stąd to się ewolucyjnie tak u nas wykształciło. No i teraz jak tworzycie kod, teraz mamy system, który był pisany przez ludzi, którzy mieli dużo do czynienia z C++ i to po prostu jest widać. Tak? Jest to maksymalnie taki pocięty kod. Tylko, że to jest, że wy coś robicie, jeśli przyzwyczajacie. Tak? Na przykład w MG to był popularny taki wzorze, że robiło się menadżer, tam waliło masę funkcji, jak to było już duże, to się robiło się helpy. No jeżeli to wy coś robicie, no coś jakoś to działa, przyzwyczajacie się po prostu. Tak? Jesteście przyzwyczajeni i wam się wtedy może wydawać, że to jest czytelne. To jest dobre, bo jesteście przy tego przyzwyczajeni. Ponadto, kiedy coś musi się napisać, najpierw musicie mniej więcej sobie pokładać w głowie i subiektywnie wam się będzie wydawało, że to jest łatwiejsze do odczytania, bo już wiecie, co tutaj się dzieje. Na to chciałem wam właśnie zwrócić uwagę. Bo z tego, co słyszałem, tak u was mam jeszcze takie sterny. Kilka miesięcy projektu, już jest, kurwa, nikt nie wie, co się dzieje. No tak. No ale też jest, na przykład jest taka część, która była napisana w 90-tych latach i jak próba czegokolwiek zmiany, to najpierw trzeba się pokłócić, pobić. Ja się zapisałem na karate i wiecie, i będę ten, walczył, żeby coś zmienić. Nie, nie, ta funkcja nie może być zmieniona, nie. Kończąc, wiedziałem, że to ta druga część no, była trudna. Zahaczało głównie psychologia, mam nadzieję, że jakoś macie myśl z tego wyciągnąć. To taka, żeby podchodzić do siebie z dystansem. Nie mówię, że tak nie jest, tylko spotkałem na swojej drodze wiele osób, które no, tak zakładały, że są po prostu zajebiste. Bo tak,
Pokój też programuje od wielu lat, to na pewno robi to dobrze, bo robi tak samo. No to już kończymy z psychologią. Będzie to teraz, jak to mniej więcej działa. Teraz wejdźcie, czy to będzie widoczne. Mniej więcej. No, to jest właśnie z tego sonaria, taka statystyka naszego projektu. Przede wszystkim tak, nie wiem czy... Macie 10 tysięcy linii, to u nas jedna klasa tyle ma. Często się słyszy, że ten projekt jest skomplikowany, bo ma wiele linii. Czy to jest poprawne? Nie jest poprawne, bo to pewno jest taki stosunek, nie wiem, jakichś linii do funkcjonalności, tak? Ten projekt w tej chwili realizuje algorytm cały MapReduce. Nie wiem, czy się, bo jest taki podział na wiele części, zrobienie czegoś, powrót do tego myślę zarządzanie użytkownikami czterech gór i różne takie poboczne zadania, jak jakieś walidacje plików, powiadomienia. Sądzę, że 10 tysięcy nie jest to sporo. I to jest sukces, że ktoś to w takiej liczbie zamknąć, bo jest mniej rzeczy do utrzymania. Tak, no i tutaj mamy listę błędów. No, definicję mam, ale jednak wszystko mamy wiele. No jest ich po 20, za chwilę tego jeszcze przejdę. Także jako błąd traktujemy u nas komentarz to do. To jest jakaś motywacja, żeby coś z tym zrobić. Zresztą no, w tym kodzie, tak, co dziedziczyliśmy z Amsterdamu, są takie to dosy sprzed 2-3 lat. To trzeba kiedyś poprawić. Za chwilę pokażę, jak to u nas to poprawienie tak cyklicznie wygląda. Teraz LCOM4, to był majeczek za skrót? Pamiętałeś? Tak, generalnie chodzi o to, że to, jeżeli to jest równe 1, to... Coherzy, no to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, to jest jakby takie określenie, czy klasa pełni jedną rolę, tak? Powinna pełnić jedno, żeby mieć jeden powód do zmiany. Jeśli to jest równe 1, to jest OK. Jeśli jest większe od 1, no to dana klasa ma kilka tej celności i ma kilka powodów do zmiany. Teraz zobaczymy przykład, gdzie u nas wrócimy z tego nie tak? RFC no to jest taki wskaźnik Responsibility for... Responsibility for pracę w tym stylu generalnie, im to jest mniejsze, tym jest lepiej. Tutaj dla porównania z tego co pamiętam, ten projekt z Holandii miał to chyba LCOM4 około 6, a RFC ponad 100. Jeżeli LCOM4 jest chyba powyżej 15, to już więcej nie rośnie, tak słyszałem. No to jest niestety nie widać, że cztery naruszenia to mamy ilość parametrów w metodzie, tak? Co mówiliśmy? Mamy cztery są w Springu, bo jeszcze nie było czasu, żeby spojrzeć jak tam, nie wiem, czy tam MVC coś ktoś was robił, tam czasami trzeba przysłać i request, i jakieś błędy z bindowaniem, i coś z formularza, i tego się nazbierało, to ja w sposób jeszcze nie wiemy, jak to rozwiązać, tak? Ale cały czas to wisi. Tutaj to jest napis class fan out complexity, czyli że klasa robi za dużo. I teraz zobaczycie, że tak klasa będzie tam wracała w wielu innych miejscach. No i tutaj mamy jeszcze common pattern matcher. Common pattern matcher są te tudusy. I na końcu mamy Java doc, to jest coś, co trzeba włączyć, będzie już nie używane. I teraz zobaczcie, to jest zwykle właśnie jak nam te błędy się zmieniały, tak? I to jest tak się cyklicznie. Jest tutaj jakiś refaktorik, potem no nie ma siły. Jak się coś robi, to to rośnie. To trzeba poprawić. I to jest jedyny sposób, tak? My pracujemy w tym takim pseudo-agile, gdzie mamy dwutygodniowe iteracje. Zawsze tam kilka godzin, dwa tygodnie się znajduje, żeby to ponaprawić, tak? Dzięki temu mniej więcej to około 30 jest. Około poziomu 30 jest zachowane. I tak, zobaczymy ten LCOM4. To jest akurat przykład klasy hibernate'owej. Hibernate'a wszyscy znają, czy ktoś? No, to będą pytania na Google. Firma do tam persystencji. Widzimy, że to tutaj mamy te statystyki podjął, ale już kolej to jest nasza klasa. Bo to Dim Job. Polecenie tam, bo nasz system zajmuje się do lokalizacją wybranych plików. No i widzimy, że nawet ładnie nam tutaj ten sonar pokazał pewne różne funkcjonalności, tak? Nie
zadziała. No to tu widzicie? Działa. O, zajebiście. Czyli tak. Tutaj widzimy, jest funkcjonalność związana z operacjami na scenie pliku. Tak? Tutaj z właścicielami. Jakieś. Znowu nie działa. Taski, no i tutaj jeszcze, tak? Czyli widzimy, że to mniej więcej podpowiada. Wiadomo, że trzeba jakoś to swoje doświadczenie wesprzeć. No i tutaj jeszcze inny przykład, co zauważyliśmy, że tworzy się jakieś takie klasy czasem dzielsowe. Tutaj mam klasę, która reaguje nam na system plików, no to też czasami jest tak, że mamy różne zmienne, tylko po prostu nie było jakiś powód, że się te funkcje znalazły w jednej klasie. To jest jakby taka moduł, paczka, no to wam też tutaj nam wskaże, że to można byłoby wydzielić. No ale rozwiązanie jest coś, czego jeszcze trzeba nie jest zaimplementowane, tylko mamy jakieś funkcyjne. No i it's possible for classes. No znowu widzimy, że job ma requirement wysoki. Generalnie mówię, to jest jakieś obliczone reguły matematyczne, to wszystkie są na Wikipedii opisane. No i można zobaczyć, jak to się więcej zmieniało. Widzimy, że ten RFC nie jest tak. Gdybyśmy to porównali do tego, że to maleje razem z tymi refaktoringami. To jest taka wskazówka, że tak, to jest dobre. Complexity class. Generalnie polecam, jak ktoś nie stosuje Sonar lub inne dowolne narzędzie do statycznej analizy kodu. No i to jest ważna rzecz, którą trzeba osiągnąć, no to jakbyśmy nie chcieli, to się posumienimy, bo jest masa momentów, kiedy po prostu czegoś nie zauważymy, tak? Jest istotną, nas też czas czasu to robimy, coś niesystematycznie, ale kod review. Czyli po prostu ktoś coś skomentuje, nas to przejrzy i często coś znajdzie. Czyli to jest tak jakby zapaga ogniowa, żeby tego nic nie przedostało. Czy macie tutaj jakieś pytania do tej części? Co by to oprogramowanie? Nie. Darmowe, tak? To jest taki cały, na razie Jenkins framework. Do końca już integration. To jest plagi Sonara, ale to ci codziennie wyciągnę z repozytorium kod i zrobię całą analizę. Sonar składa się, to się bardziej składa z serwera, który, na który możesz generować te wykresy, a jakby reguły sprawdzające są właśnie osobną. Przepraszam, znaczy, tak jest serwer faktycznie, ale masz też plugin, który pomaga sprząc razem. To jest jakby, że Jenkins jakby... Tak, znaczy plugin, który analizuje kod, działa jakby w jednym miejscu i Sonar, taki dla który jest widoczny, czyli wykresy są jakby zupełnie osobne. I te pluginy, które analizują kod bezpośrednio, mają 2000 bazy danych. No tak, teraz mamy te wszystkie jakby historie wykresów. To jest tak, jak możesz popatrzeć, to jest masa różnych reguł, tak? Bo to nie jest tak, że Sonar może wykorzystać ten tutaj przekształ, jeszcze jest PMD i chyba Fineback. No to jakoś razem sprzęgnie i pomaga właśnie wspólny raport do tego. Bo Findbug działa na bytecode, a PMD chyba działa na zwykłym kodzie. Checkstart już nie ma. Ale generalnie w Eclipse możesz sobie wysyłać pluginy na pewno do Checkstyla i do PMD. Tylko że to wtedy będzie manualnie przetwarzać, tak? Trzeba nie pokazać to wszystko. Ale w ten sposób no, to automatyzuje nas, jakby tak codziennie mamy nową statystykę. Wiem, że było to męczące. I obiecałem, że będą były herezje, to co chciałbym, żebyście zapamiętali, to przede wszystkim takie zrozumienie, co można rozumieć, tak? Tutaj specjalnie, co można rozumieć za jakość kodu. To jest no, dyskusyjne, ktoś może powiedzieć, że to jest coś innego.
Ale co można zrozumieć? Co moim zdaniem jest jakością kodu, czyli te dwa etapy? Czy tak trzeba zrozumieć, potem się zmienić? No i że żeby się tego nauczyć, no trzeba czasami właśnie się sobie sam przyznać, że być może w tej dziedzinie jeszcze nie jestem specjalistą. I to byłoby takie ode mnie największe przesłanie. Są jakieś pytania? Proszę, jeśli już chcecie iść do domu, to proszę. Za karę będziesz pracował w maintenance.